przygoda, przygoda, fajne przygoda. Zabierz się, przygoda, odwróć, odwróć nas. Odwróć, odwróć, la 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 la. Hej, hej! Witajcie na kanale Citrowan! No, dzisiejszy vlog będzie poświęcony takiemu tematowi bezpieczeństwa na rowerze. Ja wiem, że to jest nuda dla niektórych i ten temat jest naprawdę traktowany po macoszemu, ale chciałbym po prostu tutaj przybliżyć ten temat pokrótce, na co zwrócić uwagę. I wtedy na pewno będziecie troszeczkę bezpieczniejsi. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to oglądaj do końca po prostu. I pamiętajcie, życie jest piękne, lecz kruche jest. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto oparł się o śmiech. I nie do końca piękny jest ten świat, gdy wciąż odwieczne prawa łamie. Słońca blask, lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Ten, kto oparł się o śmiech. No dobra, omówimy sobie dwie rzeczy, które są najważniejsze według mnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na rowerze. Czyli przede wszystkim, co? Kask. No kask, to jest po prostu podstawa, którą po prostu przy zakupie roweru powinni producenci dawać w ogóle w gratisie. Jakikolwiek, nawet ten najprostszy, najtańszy kask, które tam w marketach można kupić za 40, 50, może 60 zł. Takie nawet coś powinni dawać do każdego roweru. Pamiętajcie, no można się przewrócić i tak dalej, a głowa jest tylko jedna. Wiele było takich przypadków, gdzie człowiek na rowerze się przewracał, niefortunnie uderzył i nawet po prostu giną ludzie przez takie upadki. Już tam nie mówię o jakichś tam kolarskich wyczynach, gdzie prędkości tam są naprawdę dużo większe rozwijane, ale na takim normalnym, zwykłym rowerze, nawet jadąc do sklepu po bułki, można się tak przewrócić, że można po te bułki nie dojechać. Także przede wszystkim kask. No ja wcześniej używałem takiego taniego kasku. No z czasem sobie po prostu kupiłem lepszy, tego Uvexa. To jest też nie najwyższa półka, także około 400-500 zł można już taki naprawdę średni kask kupić. Ktoś, kto dużo nie jeździ, to nie musi przecież kupować takiego lepszego kasku. Może kupić sobie z tej tańszej półki, powiedzmy z niższej półki, tam około 60 zł, myślę, że spokojnie taki kask sobie kupi. No mój stary kask podarowałem takiej koleżance, która twierdziła, że to jest zbędny w ogóle element na rowerze. No i mam nadzieję, że czasami go ubierze, no bo głowę każdy ma jedną, tak jak mówiłem wcześniej. A dopiero człowiek docenia to, że miał kask, jak się przewróci i
naprawdę rozbije się kask, a nie głowa. To dopiero wtedy naprawdę docenia to. Ja wiem, że w niektórych krajach takich mało rozwiniętych nawet nie są wymagane takie kaski. W takich krajach jak na przykład Wietnam, Kambodża czy jakieś inne takie zacofane kraje. I tam ludzie po prostu pomykają sobie nie tylko na rowerach, bo tam mało kto jeździ na rowerach, ale na tych motorowerach, na tych wszystkich skuterkach pomykają sobie bez kasków. No oczywiście bardzo jest dużo przypadków, które po prostu się kończą tragicznie. Tego nikt nie pokazuje, no bo to po prostu tam jest mało ludzi nagrywa jakieś takie rzeczy, jak tutaj w Europie. No i co? I giną ci ludzie jak muchy po prostu, nie? Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto oparł się o śmiech. I nie do końca. Drugą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to co? Oświetlenie. Jakiekolwiek. Nawet odblask potrafi uratować czasami życie. Wiem, że to dla niektórych jest zupełnie zbędny element na rowerze. Aczkolwiek przy jakiejś takiej gorszej pogodzie, albo już jeżeli zachodzi słońce, no to ten rower naprawdę jest mało widoczny na drodze. No i co? I warto by było mieć chociaż jedną lampeczkę z przodu i z tyłu. Chociażby jakiś mały odblask z tyłu, no, żeby nas samochody zauważały. Ja wielokrotnie jadąc do domu, powiedzmy o zmroku, nie zauważa się po prostu ani rowerzystów, ani pieszych, jeżeli idą ubrani w ciemnych kolorach. Po prostu się zlewają z otoczeniem i w ostatnim momencie zauważa się taką osobę. No jeżeli człowiek uważa dobrze na drodze, no to ominie. Jeżeli ktoś po prostu jest tam rozkojarzony albo zmęczony, no może po prostu takiego potrącić. No i co? I jest tragedia. Na pewno odblask jakikolwiek, nawet takie zakładane na nogę czy na rękę, już na pewno w czymś pomoże. Ja tutaj na przykład w moim rowerze mam założony w tej chwili bagażnik, ponieważ tam nie chcę na razie ściągać tego bagażnika, bo wybieram się na kolejną jakąś tam wyprawę. Nie chcę tutaj też mówić, gdzie będę jechał, ale jak już spoileruję, to powiem, że jadę po stronie niemieckiej będę jechał. W każdym razie na tym bagażniku tu z tyłu, jak widać, jest odblask i to taki dość duży odblask. Także już takie coś by z zupełności wystarczyło. Oprócz tego lampka. Lampka, akurat ja mam tutaj firmy Knog. To są lampki już takie średniej półki. Nie są to jeszcze najwyższej półki, ale już takie średniaki. Te Knogi dają oświetlenie mniej więcej intensywności 20 lumenów, nie? Tu z tyłu jest ta lampka, w środku jest taki power LED i dookoła jeszcze jest tak samo odblask. I to samo się dzieje z przodu. Ja tu z przodu mam dwa takie Knogi zamontowane. A to z tego względu, że po prostu jeżeli jadę gdzieś dalej, to po prostu jeden jak się po prostu wyczerpie, to włączam drugiego. I to też jest 20 lumenów, także widoczny jest z bardzo daleka już. Najlepsze takie lampki mają około 100 lumenów, to już w ogóle po prostu rażą aż samochody, także to też nie jest zbyt dobre, no bo wtedy ci kierowcy samochodów już przeklinają tych rowerzystów i że ich oślepiają. No nie kupujcie też tych lampek takich najtańszych, ponieważ one tak naprawdę tego światła dają tak mało,
że też kierowcy po prostu samochodów nie zauważą Was, chociaż będziecie mieli takie lampki. Warto też wspomnieć, że akurat te knogi, które mam tutaj, to są ładowane bezpośrednio pod USB, czyli mają w środku taki akumulatorek, nie trzeba żadnych baterii wymieniać i tak dalej, można sobie podładować i taką lampkę wiele lat używać. Także warto sobie po prostu zainwestować trochę w coś lepszego i nie wydawać pieniędzy parę razy na jakieś byle co. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto oparł się o śmiech. No i dobra, i to na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że pokrótce zaznaczyłem ten temat bezpieczeństwa na rowerze. I co, mam nadzieję, że weźmiecie sobie chociaż to troszeczkę do głowy i założycie zawsze ten kask na rower, chociażby jadąc po bułki do sklepu. Dobra, widzimy się w kolejną niedzielę. Nie zapomnijcie tam zostawić łapeczki i subskrybować kanał, ponieważ 90% oglądających, z tego co widziałem w statystykach, nie subskrybuję kanału, a to dla mnie ważne, żeby kontynuować tutaj cały ten content rowerowy i karaweningowy. Widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć! Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest.